Przeżyć ze sobą aż 50 lat to naprawdę wielka sztuka, szczególnie kompromisu. To podkreślają wszystkie pary, które mają za sobą ten wyjątkowy jubileusz. W Suwalskim Ratuszu w czwartek aż 21 par małżeńskich zostało uhonorowanych odznaczeniami za 50-letnie pożycie małżeńskie. Odznaczenia oraz upominki wręczył zaproszonym na uroczystość jubilatom prezydent miasta Czesław Rynkiewicz. Kiedy około 40% zawieranych obecnie małżeństw niestety rozwodzi się ze sobą i wchodzi na swoją indywidualną drogę życia, te 50 lat to masa wyrzeczeń, masa pewnie i szczęśliwych chwil, przyjemnych chwil, bo to rodziły się dzieci, później były wnuki. To dodaje radości, dodaje sił dla każdej rodziny i myślę, że tego u Państwa w Waszym życiu nie brakowało. Dziękujemy za wspólne, długie lata tych dobrych chwil i dziękujemy za to, że wytrwaliście w tych słabszych momentach, w tych takich trudniejszych chwilach. Miłość zwycięża wszystko, mówił prezydent Suwałk do jubilatów. Oczywiście nie obyło się również bez życzeń. Serdecznie gratulujemy, życzymy sił, jak najlepszego zdrowia, żeby zawsze wokół Was były osoby życzliwe, Wasze rodziny, Wasze dzieci, wnuki wspierały Was w tych momentach trudniejszych, które na pewno przyjdą. I żeby służba zdrowia też stanęła na wysokości zadania, kiedy będzie taka potrzeba. Wszystkiego najlepszego. Składam jeszcze raz serdeczne gratulacje. Mam wielką przyjemność i radość, że mogę się z Państwem raz na 50 lat spotkać i wręczyć te odznaczenia, które przyznał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.